Halo, halo, witamy Państwa. Ten mecz komentować będą Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy na spotkanie towarzyskie. Ciekawe, jak zaprezentują się oba zespoły. Dziś Wisła Kraków zagra przeciwko Schalke. Możemy się teraz przyjrzeć. Zdecydował się na strzał. Pierwsza bramka w tym meczu i mam nadzieję, że nie ostatnia. Dobra dyspozycja strzelecka zawodników z pierwszej linii to podstawa, a tu możemy spodziewać się jeszcze wielu świetnych akcji. W powtórce widzimy, że bramkarz był kompletnie zaskoczony tym strzałem. Strzelec wykorzystał fakt, że przy tak niewielkiej odległości reakcje bramkarza zależą mocno od jego ustawienia i równowagi. Praktycznie pozbawił go tym samym szans na reakcję. Przypomnę, prowadzi Wisła Kraków. Sané, Caligiuri. Omar Mascarell. Mark Ut. Nieczysto wślizgiem, no na początku meczu widać, że nie jest jeszcze dobrze wprowadzony do gry. Będzie rzut wolny. Blisko pole karne. Groźnie, ale zdążyli na czas. Atakują wzdłuż bocznej linii. Obronił tę główkę bez większego kłopotu. Rzeczywiście, takimi strzałami go nie zaskoczą. Szkoda czasu. Wulnet Basza. No i strata piłki. Mark Ut. Dośrodkowanie w pole karne. Walczą piłkarze o pozycję. No, musi uważać. Jesus Imaz. Odrzut rożnego, Wisła Kraków. Zobaczmy powtórkę bramki, dzięki której prowadzą. Dośrodkowanie z rożnego, w szesnastkę. Ależ znakomicie teraz wypiąstkował to dośrodkowanie. Wulnet Basza. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Będziemy mieli rzut rożny dla Wisły Kraków. Rzut rożnego w pole karne. Dobra interwencja. Pokazał, że umie się zachować przy rzutach rożnych. Bentaleb. Piłkarze Schalke ruszyli wzdłuż bocznej linii boiska. Może dośrodkowywać. Bentaleb! I wyrównanie! Teraz widowisko dopiero nabierze rumieńców. Z pewnością mecz zrobił się w tym momencie jeszcze ciekawszy. Myślę, że wielu kibiców się ze mną zgodzi. Myślę, że bramkarz pluje sobie w brodę, że nie obronił tej piłki. Przecież prawie już ją miał. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę. Jest remis. Czekamy na rozwój wypadków. Zdenek Ondraszek. Małecki. Jesus Imaz. No, mogą zdeprymować przeciwnika takim długim okresem rozgrywania. Szansa! Nie trafia w takim momencie. Nadal mamy remis w tym meczu. Naldo, Nastasić, Baba, Omar Mascarell. Bentaleb. Mark Ut, Bentaleb. No, będzie gol! Mamy rzut rożny dla Schalke. Krótko do kolegi.
Dośrodkowanie zablokowane przez obrońcę. Zdenek Ondraszek. Dawid Kort. Ma na skrzydle dużo swobody. Rafał Boguski. Jest szansa! Piłka poza linią końcową i mamy rzut rożny dla Wisły. Dośrodkowanie z rogu w pole karne. Udane piąskowanie i co ważne, bez ryzyka. Wulnet Basza. No, piłka oddana w zasadzie bez walki. Piłkarze Schalke ruszyli wzdłuż bocznej linii boiska. Piłka wrzucona na bliższy słupek. No, nie ma bramki. Mało brakowało. Ładnie uderzył technicznie. Z tej odległości nie powinien się pomylić, ale jednak minimalnie niecelnie. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Wspaniale przechwycił. Zacentrował, teraz tylko dobrze uderzyć. Ależ blisko było, a jednak nie ma bramki. Pięknie się złożył do tego woleja, naprawdę niewiele mu zabrakło. Rafał Boguski. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Jest pressing ze strony rywali. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Baba, Mark Utch. Popatrzmy, Schalke, może być groźnie. Zdenek Ondraszek, Boguski. Grali wysokim pressingiem, no i przejęli piłkę w środkowej części boiska. Ma do kogo zagrać. Mark ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. No tak strzelając, kolego, no pomyśl może o zmianie zawodu. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Omar Mascarell. Mark Utch. Bentaleb. Miał świetny pomysł, lob do wychodzącego kolegi. Czy będzie prowadzenie? Ależ był blisko. Pięknie popędził na bramkę rywali. Zabrakło precyzji. Powinien zachować koncentrację i spokój do końca. Dośrodkowanie z rzut rożnego. Daniel Caligiuri. Zablokowane to podanie. Piłka odbita od rywala. Ma miejsce, by dośrodkować. No, nie mogą się przebić. Sędzia kończy pierwszą połowę. Remis. Po zmianie stron rozpoczyna Schalke. Omar Mascarell. Baba. Czy dojdzie do tego prostopadłego podania? Piłka posłana w pole karne. Czy ktoś zdoła strzelić? Piłka znalazła się za linią końcową. Aut bramkowy dla rywali. Ależ nieudane podanie, co za głupia strata. Za linię obrony bardzo sprytnie. Małecki. Znakomita sytuacja. No, gdyby sekundę później ruszył do tej piłki, atak spalony.
Pierwszą połowę może zaliczyć, ależ go wypatrzył. No brawo, ładne, prostopadłe podanie. Przeciwnicy ubiegli atakującego i wybili piłkę daleko od bramki. Czekają nas zmiany, ciekawe jak to wpłynie na ich grę. Pełen energii zawodnik powinien ją ożywić. Ładny atak pozycyjny, cierpliwie wyczekują. To może im dać prowadzenie. Małecki! Jest gol, który daje im prowadzenie. Teraz rywale muszą się bardziej starać. Muszą ruszyć do ataku, a przy okazji muszą się odkryć, co wcale nie musi im wyjść na zdrowie. Trudno, Jacek, oczekiwać od bramkarza, żeby w takich okolicznościach interweniował skutecznie. Z pewnością nie sposób przewidzieć, jak zachowają się rywale, gdy ich jest dwóch, a bramkarz tylko jeden. Schalke przegrywa. Musi teraz strzelić bramkę, jeśli myśli o rezultacie remisowym. Nastasić. Mark Utch. No i kolejne jego dobre podanie. Od początku spotkania uważnie gra, teraz też celnie zagrał. Trener uznał, że pora na zmiany. A rezerwowy na pewno da z siebie wszystko. Wasilewski w głąb pola. Arbiter wskazuje, że Schalke rozpocznie z autu. No i będzie zmiana. Mark Utch. W ostatniej chwili przejęli. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Piłka zagrana w pole karne. Czy któryś z nich do niej dojdzie? Gol! Mamy wyrównującą bramkę! Spotkanie nabrało rumieńców. Oba zespoły pokazały już, co potrafią w polu karnym rywala. Teraz czekamy na odpowiedź, a z nami pewnie wielu kibiców. Udaje im się wyrównać. Teraz oba zespoły znów walczą z równych pozycji. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Nie dali przeciwnikom powiększyć przewagi, odskoczyć, wyrównująca bramka, no i wszystko zaczyna się od nowa. Zdenek Ondraszek. Rafał Boguski. Będzie strzelał. Za chwilę Wisła Kraków rozpocznie z narożnika boiska. Centruje z rogu w pole karne. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. No, najwyraźniej trener uznał, że pora dać szansę innym. Szykują się zmiany. Na pewno przyda im się wypoczęty zawodnik. Nieporozumienie i strata piłki. Zdenek Ondraszek. Precyzyjne podanie górą nad obroną. Świetne! No uwaga teraz, strata tutaj może być kosztowna. Nie dawali rywalom nawet chwili wytchnienia, aż ci musieli posłać piłkę poza linię boczną. Grał dzisiaj naprawdę dobrze. Resztę meczu obejrzy z ławki w poczuciu dobrze wypełnionego obowiązku. Wulnet Basza. Wspaniale przechwycił. Jesus i Mas. No, mogą zdeprymować przeciwnika takim długim okresem rozgrywania. No, tu niestety bramka nie zostanie uznana. Sędzia wyraźnie daje znak, że był spalony.
15 minut pozostało do końca regulaminowego czasu gry. Omar Mascarell. Konopliamka. Omar Mascarell. No i teraz dobre wejście Schalke. Musi uważać, rywal blisko. To prawdziwa wojna nerwów. Kto zwycięży w tym spotkaniu? No, tu był naprawdę niewielki spalony. Sędzia jednak dobrze go wyłapał. Niewiele to jednak zmienia, bo sytuacji bramkowej z tego by raczej nie było. Ostatnie 9 minut drugiej połowy przed nami. Zdenek Ondraszek. Ależ ich przechytrzył, znakomita okazja. Jest okazja, ależ interwencja. Wynik nadal remisowy, choć było bardzo blisko jego zmiany. Ten strzał był wyjątkowo trudny do obrony. To wymagało naprawdę doskonałych bramkarskich umiejętności. Groźnie, ale zdążyli na czas. Zaczyna się ostatnie 5 minut tego spotkania, wciąż remis. Alessandro Schöpf. Dobra okazja. I mamy rzut rożny dla Schalke. Znakomita okazja do zmiany wyniku. Wrzutka w pole karne. Udane piąskowanie i co ważne, bez ryzyka. No, kto przejmie tę piłkę? Piłka trafia do przeciwników. Naldo. Jest przejęcie i mają szansę. Mark Utch. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Blisko koniec. No i jeśli Wisła teraz strzeli bramkę z tej akcji, to wygra. Nieustannie nękali przeciwnika, aż zmusili ich do wybicia. Będzie wrzut z autu. Patryk Małecki. Czy będzie prowadzenie? Ależ mu teraz wyjął tę piłkę. Po 90 minutach gry...